Oto kolejna część Let's Playa Final Fantasy IX. W poprzednim odcinku zebraliśmy trzy pulsiony, z których zostanie zrobiony jeden, który będzie lekarstwem na dla Cida. Cid jest zamieniony przez jego zazdrosną żonę Hildę w oglopa, robala, owada jakiegoś niedobrego, nieprzyjemnego. Doktor Todd wyczytał jakieś rozwiązanie w książce, że po zmieszaniu trzech pulsionów w odpowiedniej proporcji Cid zostanie odczarowany po zebraniu tych trzech pulsionów w 20-minutowych fillerze. Zobaczymy, jaki to będzie miało efekt i co nam to da. No. Warto się w międzyczasie zastanowić. Tak, Kudża i Garland, potężne postacie, wiedzą o Zidanie. Znają go z imienia. Uważają za istotnego. Regent oczekuje nas. Znalazłem je. No, zmieszałem trzy pulsiony w tej butelce, tak jak mi mówiłeś. Wyśmienicie, wypróbujmy natychmiast. Sir, jesteście gotowi? A, do diabła, śmiało. Oby to lepiej zadziałało. Dobrze, to działamy. Czy zadziałało? Coś jest nie tak. To ribbit to jest kum-kum, odgłosy kumkania żaby. Kum-kum? Nie zadziałało. Na wszystko co święte. Regent stał się żabą. I żeby ten gag opowiedzieć, no pół godziny zeszło, no. O rany, teraz już nigdy nie zdobędziemy nowego statku powietrznego. Wystarczy pulsionów, wystarczy lekarstw. Znajdziemy Hildę. Zbierzcie wszystkich w pokoju konferencyjnym. Ach, do bani. No i co ja mam tu powiedzieć? Dziękuję wszystkim za przybycie. Regent ma dla was ważne oświadczenia. Teraz jest żabą. Chciałem stać się na powrót człowiekiem, ale to wszystko, co się udało. Wszyscy wiemy, że Kurza trzyma w garści nasze przeznaczenie. Musimy go znaleźć za wszelką cenę. Ale nie mamy statku powietrznego. Możemy użyć statku pływającego, który skradliśmy z Aleksandrii. Artania rozkaż Zaboltowi, by przygotować statek do wyprawy. Tak, Sora? Gdzie dokładnie idziemy? Nadal nad tym jeszcze myślę. Powiedzieliście, że czarni magowie byli na statku powietrznym Kudży. Więc jeżeli udamy się do wioski czarnych magów, może się czegoś dowiemy. Nadal nie mogę w to uwierzyć. Dlaczego byli na statku Kurzy? Dlaczego? No, zgadzam się z Vivi. Myślę, że powinniśmy udać się do wioski czarnych magów. Wyśmienity pomysł, mistrzu Vivi. Księżniczko, czy ty również wyruszasz z nami? Garnia przemilczała pytanie. Oczywiście, że idzie, że wyrusza. No, nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie martw się, zajmę się nią. W porządku, idziemy, udajemy się do wioski czarnych magów. Spotkamy się na pokładzie statku.
niemal darmowych obiadów. Świeże pikle gysasz, ja być zgubiono. To miasto duże. Co to za konstrukcje? Są pyszne. Pyszne? Ty mieć pyszne jedzenie? Tak, te pikle smakują wyśmienicie. Co to być jedzenie? Ty nigdy nie widziałeś pikla? Nie, pierwszy raz. Muszę zjeść wiele dziwnego, wiele różnego jedzenia, żeby się nauczyć. Mój mistrz tak mi mówić. W takim razie spróbuj. Na pewno ci zasmakuje. Dobrze, ja zjeść. Dwie minuty w plecy. Dobrze, udajemy się do zatoki. Przepraszam, do przystani. Oczywiście kmina się pewnie jakoś znowu przypląta po drodze. Nie martwcie się, już jesteśmy coraz bliżej końca. Tutaj udawaliśmy się do bramy, gdzie się wychodziło tam gdzieś na... A tutaj przy bramie serpenta, bramie wężowej jakiejś. A serpent, stwór morski. Więc udajemy się w tym kierunku do przystani. Pływacie? Życzę wam bezpiecznej podróży. Regent już czeka na pokładzie, proszę tę drabiną wejść na pokład. Mam nadzieję, że ta krypa nas dowiezie do celu. Ale chcę ja cię znaleźć. Queena, co ty tu robisz? No, gdzie ty być, Zidane? Ja podróżować wszędzie, szukać cię wszędzie. Co to twoja dawa dziewczyna? Ja być zmęczony, z Mada Insari, ja wspinać się na góry, przepłynąć ocean, walczyć z potworami. Wow, to no... dość trudna wycieczka. Blank, ty też płyniesz? Tak. Poproszono mnie o to. Niby kto? Szef oczywiście, ale to nie był jego pomysł. To był mój. Potrzebujemy co najmniej jednej osoby, by pilnowała statku, kiedy dopłyniemy na miejsce. Poza tym jestem wam coś winien, więc się zgłosiłem. Tu Queena zauważa żaba. Nic na mnie jesteś winien. Żaba mówi. Dobra, podnosimy kotwicę. Hej, Queena lubi żaby, więc lepiej uważaj. Może ja zjeść? Nie martwię się. Miałem więcej wrogów jako oglob. Przy okazji, jeżeli chcesz zmienić członków drużyny, skład drużyny, to zagadaj do mnie. Dobrze, gdzie odpływamy? Płyniemy do wioski Czarnych Magów na zewnętrznym kontynencie, dobra. Pod selektem mamy mapę i chyba po raz pierwszy w grze na dysku trzecim możemy wybrać drużynę? I tak, dagger nie ma sensu brać, ponieważ no jest w kiepskiej kondycji psychicznej, będzie traciła tury i tak dalej, więc po prostu jej stan psychiczny odbija się na walce, więc... Freję weźmiemy, bo jest troszkę niedolewelowana, to podleweluje sobie. I tak, musimy popłynąć... Aha, całkiem po lewej mamy ukryty kontynent, na którym, jeżeli... Właściwie to można przyjąć, że to są dwa kontynenty, na północnym zachodzie też jest jeszcze jeden. No, a tam mnóstwo opcjonalnych rzeczy jest do zrobienia.
Nie będziemy tego wykonywać. Ale jest ich sporo, sporo lokacji, naprawdę szukania padziewia. Ta gra Final 9 obfituje w różne sidequesty. Można to zrobić. To co, jedyne z opcjonalnych rzeczy, które będę chciał zrobić, to właśnie po zakończeniu tego odcinka pozbierać trochę niebieskiej magii dla Queeny, bo z powodu przyczyn. No i tyle, no troszkę szkoda, że dopiero teraz jakąś z pozory przynajmniej swobody zyskujemy. Jeżeli ktoś chce porobić opcjonalne rzeczy, to jest ta chwila, to jest ten moment, gdzie można rozwinąć jakieś skrzydła. No tutaj i tym laskiem do wioski Czarnych Magów się idzie. Level up. Moment, coś tam było. Lapis lazuli, to się przyda. Wybieranie sprzętu. Najważniejsze jest dodanie level up, o proszę bardzo. Cała reszta może poczekać. No tak, no w sumie Eiko ma tego Guardian Mog, czyli Mog ją broni jakimiś niezwykłymi mocami. To akurat można, warto zapamiętać ten detal. Dobrze. Wyruszamy w podróż do wioski Czarnych Magów. O, friendly creature. Jeżeli to jest ta z quizem, to ja tutaj zgłaszam sprzeciw. Tak, to jest ta z quizem. Zadaje pytania. To szkaradne coś. Trzeba w kółko albo w X-a. Tylko, które jest prawidłowe? Pytanie numer 1. Nawet nie zdążyłem. Jakiś tam statek był zbudowany gdzieś. Chyba źle odpowiedzieliśmy. O, no proszę was. 1000 gil, no jak fajnie. Jesteś super. No i tyle. Pewnie będzie jeszcze parę z nim spotkań, ale nie bawimy się w to. Szkoda czasu.
wioska czarnych magów. Na szczęście już nie musimy przechodzić przez tę ścieżkę z sowami, tylko od razu trafiamy do wioski. Wygląda na to, że nikogo tu nie ma. Gdzie oni poszli? Rozejrzę się. Można się. Można się poszwendać po wiosce i się samemu przekonać, że tu naprawdę nikogo nie ma. Oszabrować skrzynkę. Black belt. To dla kogo to jest? Nie dla kogo, tylko jak... Nie wiem, jakie to jest kategoria. No trudno. Wystrój tej wioski, jak się nad tym zastanowić, troszkę kojarzy mi się z planem designerskim dla Final Fantasy X, które no ma być wersją Okinawy, podobno. Final 10, dobra gra. Chociaż tyle samo rzeczy robi dobrze, co robi źle. Gdzie są wszyscy? Poszli z Kudżą. Niektórzy zostali. Pewnie są fatce z Czokowo. Dlaczego? Dlaczego z nim poszli? No, dowiedzieli się o długości naszego życia. Żyjemy tylko przez określony czas. Kudża powiedział, że wie, jak wydłużyć nasz czas życia, więc wszyscy za nim poszli. Kłamie, na pewno kłamie. Zobacz, co nam zrobił. Używa nas, traktuje jak marionetki. Może jesteśmy marionetkami stworzonymi po to, by służyć ludziom. No dalej, to bzdury. Dokąd oni poszli? Nie mogę ci tego powiedzieć, nie mogę ich zdradzić. No dlaczego z nimi nie poszedłeś? Powiedziałeś, że jest jeszcze dwóch innych chatce z Chocobo, prawda? Vivi. Przemilczał pytanie. Nie tu. Halo, jest Sanko? Proszę, otwórzcie drzwi. Wykluło się. Czekaj. Nareszcie. Nareszcie. Ura. Nadal nie mogę w to uwierzyć. Tak. Nie rozumiem, dlaczego tu jesteście? Zostaliśmy tu, by opiekować się Czokowo. Na początku mieliśmy iść ze wszystkimi, ale ktoś musiał zostać, by doglądać jajka Czokowo, więc zostaliśmy. Ogrzewaliśmy jajko, kładąc na wierzch dużo siana. Nie mogę się doczekać, gdy pokażę go wszystkim. Będą tacy szczęśliwi. Musimy nadać mu imię. Hej, co się ze mną dzieje? Dziwnie się czuję. Ja też. Bo się wzruszyli.
Zostaliście, ponieważ martwiliście... Nie, zostałeś, ponieważ martwiłeś się o jajko Czekobu. Sam nie wiem. Chciałem iść z Kurzą, ponieważ boję się śmierci. Ale nie mogłem... Czułem, że zostawiam za sobą coś bardzo ważnego. Chcę cię o coś zapytać. O co chodzi? Ja też przestanę działać wkrótce, prawda? Nie wiem. Kudzo powiedział, że prototypy zbudowane przed nami będą dłużej działały. Ale i tak w końcu przestanę działać. Byłem naprawdę... Nie wiedziałem, co się dzieje, kiedy umarł dziadek. Powiedział mi Vivi, nie ma potrzeby być smutnym, więc powiedziałem sobie, że nie mogę być smutny. Dlatego znowu dziwnie się czułem, kiedy usłyszałem, że wszyscy naokoło jeden po drugim zatrzymują się. Nie wiedziałem, co robić, albo ani co czuć. Ale kiedy zobaczyłem Dabger płaczącą, kiedy zmarła jej mama, wtedy już wiedziałem. Byłem smutny. Gdybym był tylko marionetką, nigdy bym się w ten sposób nie czuł. Panie 288, nie jesteśmy marionetkami. Wiem na pewno, że nie jesteśmy. Nienawidzę go. Nienawidzę Kurzy. Zmienia wszystkich w marionetki tylko po to, by zabijać ludzi. Gdyby nie on, wiem, że wszyscy w końcu by zrozumieli. To nie jest sprawiedliwe. Vivi. Sekretny pałac Kurzy jest po wschodniej stronie tego kontynentu. Jest zakopany pod lotnymi piaskami. Potrzebujecie statku, by się tam dostać. Dzięki. Mam nadzieję, że kiedyś stanę się tak silny jak ty. No. Czasem Final 8 nie ma, mimo że się niewiele dzieje, to jednak ma dobre sceny. Vivi ma teraz tyle na głowie. W przeciwieństwie do mnie walczy tak mocno. Myślałem, że się zmienię po tym, jak spotkałem Zidana. Gdy wstąpiłam na tron, wiedziałem, że muszę się zmienić. Ale nic się nie zmieniło, jestem taka bezradna. Tak, też słyszałaś to? Ta Beksa, no, zmieniła się mocno, prawda? Dagger? Nic ci nie jest? Nie martw się. Vivi ma swój sposób radzenia sobie z problemami, a ty masz swój. Dalej, głowa do góry, pokonamy Kudrze, ty odzyskasz głos od razu. Lada chwila, on zidą. Czy coś się stało? Dobrze, zbierajmy się. Pan 288 powiedział, że pałac Kudrze jest zakopany pod lotnymi piaskami, prawda? Tak, zabierzemy statek na wschodnią część kontynentu i by się tam dostać. Więc jak uradzili, tak zrobili. No, w tym odcinku dotrzemy do miejsca, gdzie jest pałac Kudrzy. Opowiem trochę, jak się tam dostać i zakończymy odcinek. Chyba troszkę krótszy wyszedł, niż się spodziewałem. Ale no w międzyczasie, po zakończeniu tego odcinka, zbiorę chociaż jedną czarną magię dla Kminy. Nie czarną, tylko niebieską magię. Dlaczego tak chcę zrobić? Ponieważ pałac Kudrzy troszkę jest uciążliwawy według mnie, nawet bardzo. Dlatego, a po prostu ta niebieska magia Queeny wydatnie nam pomoże. Czy to będzie tu tak? A widać, już oddali coś się dzieje.
Oho, ho. Co to jest w ogóle? Wygląda jak jakiś... Aha, to jest zombie... zombie wieloryb. Proszę bardzo. O kurka. Można mu life jeszcze klepnąć. Zobaczymy, jak Tuzidan nie ubije tego dziada, to klepiemy life. Zombie wieloryb popłynął, haha. Bardzo ładne. A high potionów już mamy 99, więc ich nie potrzebujemy. Znaczy nie możemy ich zbierać. Zobaczymy, czy coś jeszcze jest. Auto life. Tak, auto life. Podejdziemy troszkę bliżej, może jakaś jeszcze jedna walka wypadnie. No tam na tym obszarze jest ich dosyć sporo. A z nimi walczyliśmy na około drzewa Ifa. Fizycznie tak średnio ją robią coś. Oprócz nawet Zidane słabiej. O, zemścił się. Drogo. Design stworów w Finalu 9 jest taki klasyczny. Jak RPG, to ja sobie wyobrażam, że mają być straszne dziwadła, pokręcone stwory. Tutaj raczej tradycyjne. Oho, słabiutko. Jakieś żuki, jakieś golemy, jakieś coś. Inna sprawa, że jakieś wyjątkowe dziwadła by do tej gry nie pasowały. Więc trzeba być uczciwymi. Jest jak jest. Wreszcie nie, broń, którą chyba nawet niedawno kupiliśmy. I tak, żeby dostać się do Pałacu Kudży, trzeba wejść w któryś z tych lotnych piasków, przy którym się akurat nie pojawia ta chmurka, bo jeżeli tam wlesiemy, jak jest ta chmurka biała, to walczymy z Andlionem i guzik zobaczymy, a nie Andlion, walczyliśmy z nim przy okazji w Kleiry, tam był na
na samym spodzie Kleiry, boss. No i w sumie tyle, jak jeżeli chodzi o ten odcinek. W kolejnym udajemy się do pałacu Kudży. W międzyczasie spróbuję zdobyć jakąś mocną niebieską magię level 5 dev dla Queeny, ponieważ większość, prawie wszystko w pałacu Kudży jest podatne na level 5 dev. Mają levele, poziom podzielny przez 5, więc będzie ładnie działać. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa Final Fantasy 9.